Powinniśmy już być. Chyba jest, bo już się wyświetla opcja live'a. To też zerknę na Facebooku. Widzę, że jesteśmy u mnie na telefonie, więc chyba, chyba już. Super, super, dobra. Poczekamy jeszcze i tak chwileczkę. Widzę, że mamy już 8 osób. Dzień dobry wszystkim. Poczekamy jeszcze chwileczkę, bo wiem, że kolejne osoby dołączają do naszego spotkania. Ja w międzyczasie zapytam, czy dobrze mnie słychać, czy dobrze mnie widać. Będę wdzięczna, jeśli ktoś napisze w komentarzu. Nie widzę tutaj żadnych. Tak. Mam już pierwszą odpowiedź, że dobrze mnie słychać. Jeszcze chwilka cierpliwości, bo widzę, że tu ciągle ktoś dołącza do nas. Wszystko ok. Ktoś to napisał. To super. Mamy nadzieję, że tak będzie do końca. Tak, że nie wystąpią żadne problemy techniczne. Docierają do mnie informacje, że bardzo dobrze nas słychać. Bardzo się cieszymy. Cieszymy się, bo gdzieś tam trochę boimy się o te kwestie techniczne, ale tak jak powiedziałam wcześniej, mam nadzieję, że do końca tak zostanie. Mamy już 30 osób, więc nie wiem, myślę, że chyba możemy zaczynać. Tak, no ja też myślę, że już możemy powoli zaczynać. A więc, szanowni państwo, niezmiernie miło mi powitać na pierwszym spotkaniu w roku akademickim 2020-2021 organizowanym przez Koło Naukowe Doradztwa Politycznego Uniwersytetu Śląskiego. Ja nazywam się Karolina Kaczmarczyk, obecnie pełnię funkcję przewodniczącej Koła Naukowego i będę miała tę przyjemność poprowadzić pierwszą część spotkania, a za drugą część będzie odpowiedziała moja zastępczyni, Natalia Pyzik. Dzień dobry. Jak wszyscy wiemy, sytuacja związana z pandemią koronawirusa uniemożliwia przeprowadzanie takiego spotkania na uczelni, tak jak zawsze miało to miejsce, ale myślę, że to dobry czas, żeby wykorzystać ten potencjał internetu i właśnie przenieść swoje działania właśnie do przestrzeni wirtualnej. A naszym dzisiejszym gościem jest pani Monika Rosa, posłanka na Sejm 8 i 9 kadencji, działaczka społeczna i co muszę podkreślić, bardzo mocno związana ze Śląskiem. Dzień dobry pani poseł, witamy serdecznie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie w tym trudnym czasie. To połączenie online ma oczywiście swoje plusy, dzięki temu poznajemy i skład biblioteczek poszczególnych mówców, ale także to, jak wygląda ich mieszkanie. No i możemy też więcej osób na takie spotkania zaprosić, ale mam nadzieję, że po epidemii uda nam się także spotkać bezpośrednio. Super. Ja muszę przyznać, że pani poseł to dla nas niezwykle wyjątkowy gość z dwóch powodów. Po pierwsze, pani Monika ukończyła studia politologiczne właśnie na Uniwersytecie Śląskim, a po drugie, no to chyba wstyd trochę przyznać, ale już dawno nie mieliśmy przyjemności gościć kobiety na naszym spotkaniu, także niezmiernie nam miło, tym bardziej.
Tym bardziej się cieszę, że jest taka możliwość. Dziś skupimy się na dwóch tematach, głównie na dwóch, czyli kwestii Górnego Śląska oraz na prawach kobiet w bieżącej polityce. I tak pokrótce omówię kwestie organizacyjne. Przewidzieliśmy dziś maksymalnie godzinę zegarową na nasze spotkanie. W pierwszej części ja zadam pani posłance 4 pytania, a następnie moja zastępczyni Natalia będzie czytała pytanie od naszych widzów. I tutaj od razu zaznaczam, że jeśli już w tym momencie komuś nasuwają się jakieś pytania, to jak najbardziej można je już pisać w komentarzach. Ja bardzo serdecznie zachęcam naszą publiczność do aktywności, czyli do komentowania, zadawania pytań, ale także do udostępniania tego live'a. Więc zapytam pani poseł, jest pani gotowa? Jestem gotowa, jak zawsze. Super. Więc najpierw omówimy te kwestie dotyczące Górnego Śląska, czyli jest to kwestia dość ważna dla wielu osób, które utożsamiają się właśnie z tym regionem, a później zajmiemy się prawami kobiet właśnie w bieżącej polityce. I pierwsze moje pytanie będzie dotyczyć języka regionalnego. Pani poseł, czy według pani jest w ogóle możliwe skodyfikowanie języka śląskiego, znaczy skodyfikowanie śląskiego? No bo jednak jak wiemy, jest to bardzo różnorodna gwara. Pytam też o to, ponieważ sama Rada Języka Polskiego uznała swego czasu jakby mowę śląską za dialekt, a nie zaś za język regionalny. Jak pani uważa, jest w ogóle to możliwe? Możliwe skodyfikowanie gwary śląskiej? Języka śląskiego. Języka śląskiego. Żebyśmy... Tak, używali jednak stwierdzenia albo Gotka Śląska, albo język śląski. Proces kodyfikacji języka śląskiego trwa. To się dzieje. Powstają pisemne prace dotyczące języka śląskiego, ale także po śląsku. Powstał ślabikosz, jest translator śląski stworzony przez Grzegorza Kulika, ale także Korpus Mowy Śląskiej. Przez wiele lat powstawało bardzo wiele. Nie wiem, czy my się straciliśmy tutaj. U mnie jest wszystko słychać. Bo przestałam was widzieć, ale to mniejsza. Powstało bardzo wiele przekładów języka śląskiego. Po śląsku pisał profesor Kadłubek, między innymi Alojzy Lysko. Po śląsku piszą, jakby są stworzone prace zarówno na poziomie naukowym, literackim, fraszki, eseje, strony w języku śląskim. Więc do tej kodyfikacji dojdzie. Ale kodyfikacja na pewno nie zabije różnorodności języka śląskiego, bo oczywiście wiemy, że on różni się w zależności od miejsca, w którym jest mówiony, w którym posługuje się go w domu, albo w którym się pisze. Natomiast jakby różnorodność jest jego mocną i silną stroną. Ale faktem jest, że Rada Języka Śląskiego w bardzo taki sposób archaiczny podeszła do tematu języka śląskiego. Śląski, jak to mówi profesor Czesak, jest językiem, który rodzi się, który się rozwija. Języki rodzą się i umierają, a śląski jest na etapie rozwoju, narodzin, odświeżania, poszukiwania starych, zapominanych słów, ale także tworzenia nowych, dostosowanych do rzeczywistości. Ja złożyłam projekt ustawy o języku śląskim, takie prace nad tym, żeby język śląski został uznany za język regionalny. Przez lata toczyła się bardzo wiele organizacji, osób, Ślązaków i Ślązaczek, walczyło o to, aby język śląski po pierwsze nie był zapomniany, po drugie, żeby przywrócić mu prestiż, a po trzecie, żeby w końcu państwo polskie język śląski, tożsamość śląską uznało. Więc jak najbardziej jest to możliwe, ale wymaga pracy. To odniosę się jeszcze tylko do tej decyzji Rady Języka Polskiego. Myśli pani, że ta decyzja się zmieni z czasem, właśnie jak zobaczą, że te wszelkie działania zmierzające ku kodyfikacji języka przyniosą jakieś efekty? Myśli pani, że ta decyzja się zmieni? Decyzja nie należy do Rady Języka. Decyzja o uznaniu śląskiego za język regionalny jest decyzją czysto polityczną. I o tym, czy jakiś język, czy jakiś etnolog zyskuje miano języka regionalnego, decydują nie czynniki językoznawcze, ale właśnie czynniki społeczno-kulturowo-polityczne.
I tak naprawdę od woli większości parlamentarnej zależy to, czy dany język, czy dany etnolekt zyska status języka regionalnego. Tak się stało z językiem kaszubskim. Rada Języka Polskiego także uznawała, że kaszubski nie jest językiem, ale zgodnie z wolą większości parlamentarnej kaszubski za język regionalny został uznany. Karta języków europejskich, języków mniejszych nakłada na obowiązek na państwa ochrony tych mikrojęzyków, języków mniejszych i Polska z tego obowiązku powinna się wywiązać. Obecnie dwa języki, dwie mniejszości etniczne, narodowościowe walczą właśnie o uznanie swojej odrębności. Są to Ślązacy i są także mniejszość wilamowska. Oba te języki funkcjonują na terenie województwa śląskiego. Wilamowice są niedaleko Bielska Białej, no kwestia języka śląskiego dla nas bardzo mocno oczywista, więc nie jest to kwestia, chociaż oczywiście coraz więcej naukowców, profesor Tambor, profesor Wichelkiewicz, Czesak mówią jasno, śląski powinien być uznany, ponieważ taka jest wola osób, która się nim posługuje. Ślązaków łączy konkretna historia, tożsamość, kultura, język, takie poczucie odrębności od kultury języka polskiego. I tak naprawdę wolą państwa polskiego powinna być ochrona tej naszej śląskiej mniejszości. I tylko to jest kwestia filozofii państwa. Czy państwo polskie chce być różnorodne, chce akcentować i wzbogacać się różnorodnością, czy chce być jednorodne, jednolite i scentralizowane? Na ten moment odpowiedź jest jasna. Państwo polskie pod rządami tej władzy ma być centralizowane, jednolite i jednorodne. Ja uważam, że powinno być zdecentralizowane, europejskie, różnorodne i dla wszystkich. I myślę, że ten czas, kiedy język śląski zyska status języka regionalnego, co przyniesie wymierne korzyści, poza kwestiami prestiżowymi, uznania tożsamości śląskiej, przyniesie także wymiar praktyczny posługiwania się tym językiem, edukacji, konkretnego finansowania na rozwój języka. Ten czas na pewno nadejdzie, natomiast no, to nie jest tak, że mamy nie wiadomo ile lat na to, żeby to zrobić, bo języki umierają i śląski też może wymrzeć, jeśli takiego wsparcia instytucjonalnego od państwa nie uzyska. Super, bardzo dziękuję za pełną odpowiedź. Tu jeszcze dopytam tylko o jedną rzecz. Czy wydaje się pani, że śląscy regionaliści robią wystarczająco dużo, żeby wypromować ten język śląski? Śląscy regionaliści zrobili bardzo dużo, natomiast jak zawsze można zrobić więcej. Ja bardzo się cieszę, że powstaje, że jest na przykład Teatr Kores, że wystawiane są sztuki w języku śląskim, że Marcin Melon pisze książki po śląsku. Bardzo dużo pomogła, że tak powiem, w rozwoju języka, uznaniu prestiżowości tego języka. Proza Szczepana Twardocha. Tych działań podejmowanych jest bardzo dużo. Oczywiście Alojzy Lysko, profesor Kadłubek, ale także prace wielu naukowców, które mówią o tym jasno, że śląskość i śląskie sługują na uznanie. Natomiast bardzo ważna rzecz przed nami, czyli spis powszechny. Spis powszechny w 2021 roku, gdzie będzie istniała szansa zaznaczenia zarówno narodowości śląskiej, jak i posługiwanego się języka jako języka śląskiego, do czego wszystkich zachęcam. W poprzednim spisie powszechnym ponad 500 000 osób zaznaczyło opcję posługiwania się językiem śląskim. I tym razem zachęcam takiej samej odwagi. Raz, że do wpisania narodowości śląskiej, a dwa, do wpisania języka śląskiego jako języka, który jest żywy i którym się posługujemy w domu. I tu właśnie pozwolę się od razu odwołać do tych pani słów, bo wyprzedziła już pani moje następne pytanie, które właśnie będzie dotyczyć spisu powszechnego. Pytam nieprzypadkowo o ten spis, bo jak powiedziała sama pani profesor Małgorzata Myśliwiec w jednym z wywiadów, spis powszechny to takie szczególne znaczenie dla Ślązaków. To taka jedna z nielicznych możliwości, gdy po prostu mogą zaakcentować tą swoją przynależność do Śląska. I tutaj analizując pewne materiały, widzę, że media spekulują, że jednak Ślązaków ubędzie, oczywiście w porównaniu do tych ubiegłych lat. Jedni natomiast mówią, że ten wynik przyszłoroczny będzie po prostu niemiarodajny przez obecną sytuację w kraju. I teraz moje pytanie, jak pani się zapatruje na wynik tego spisu? Wydaje się pani, że faktycznie tych Ślązaków ubędzie?
Ja zrobię wszystko, żeby jak najwięcej osób, które czują się Ślązakami, taką opcję bycia Ślązakiem albo Ślązakiem albo Ślązaczkiem zaznaczyło w spisie powszechnym. I myślę, że bardzo dużo osób, zarówno czynnych polityków i polityczek z Parlamentu Europejskiego, na przykład Łukasz Kochut, tutaj pracujących senatorów, posłów i posłanek, ale także samorządowców, będzie zaangażowanych w to, żeby zachęcić ludzi do tego, aby tę narodowość śląską i język śląski zaznaczali. To oczywiście jest wolny wybór, ale myślę, że warto uświadomić mieszkańcom Górnego Śląska, że taką opcję mają i mam nadzieję, że tak będzie. Pytała Pani wcześniej o kwestię organizacji śląskich. Jest niestety teraz tak, że rola tych organizacji śląskich mocno została zmniejszona w polityce regionalnej. Natomiast jest coraz więcej osób młodych, nowych, które chcą się angażować, chcą jakby ten temat kontynuować, wiedzą, że ta różnorodność językowa jest czymś fenomenalnym i że możemy ją stracić. Więc jestem dobrej myśli i też będę robiła wszystko, żeby ludzi zachęcić do tego, że jeśli czują się Ślązakami, Ślązaczkami, żeby taką opcję właśnie w spisie powszechnym wybrali. Super. A profesor Myśliwiec uwielbiam i pozdrawiam serdecznie. My również pozdrawiamy, z profesor Myśliwiec miałyśmy zajęcia, więc serdeczne pozdrowienia dla pani profesor. Na ten moment zakończę już na chwilę kwestię Górnego Śląska. Później jak najbardziej, jeśli ktoś chciałby zapytać w komentarzu o coś związanego ze Śląskiem, to serdecznie do tego zachęcam. Teraz sobie przejdziemy do tych zagadnień dotyczących praw kobiet i obecnej sytuacji w Polsce. I teraz pierwsze moje pytanie jest takie. Co Pani zdaniem powinna zrobić partia rządząca w tym momencie, żeby jednak trochę uspokoić te nastroje społeczne? No bo jednak wszyscy wiemy, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że sytuacja w naszym kraju związana z pandemią jest delikatnie mówiąc trudna. I na przykład lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował cofnięcie tej decyzji Trybunału, poczekanie do takiego momentu, aż sytuacja z wirusem troszeczkę się uspokoi i przeprowadzenie referendum. Jak Pani się na to zapatruje? Czy widzi Pani na ten moment jakiś taki złoty środek, żeby trochę uspokoić te nastroje społeczne? I tutaj nie chodzi mi oczywiście o żadne kwestie marketingowe czy zagrywki marketingowe. Chodzi mi jednak o to, że no, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ten wirus jest. No i w naszym kraju ta sytuacja jest naprawdę trudna. Jak Pani się na to zapatruje? Po pierwsze, w Polsce nie ma już Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie, Julia Przyłębska nie jest szefową Trybunału Konstytucyjnego, a po trzecie, to nie jest wyrok. Więc w momencie, w którym ta opinia ludzi, którzy uważają się za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, została wydana, to jakby ona dla mnie i dla większości konstytucjonalistów nie ma żadnej mocy prawnej i niczego w polskim prawie, w demokratycznym państwie prawa nie powinna zmieniać. Oczywiście mamy świadomość tego, w jakim państwie żyjemy, że kwestia trójpodziału władzy, niezależności, niezawisłości no, dla partii rządzącej nie jest kwestią ważną, wręcz przeciwnie. Natomiast no, oni też bardzo jasno pokazali, co sądzą o tym swoim politycznym tak zwanym trybunale. A sądzą tyle, że w obawie przed z masą kobiet i mężczyzn, którzy wyszli na ulicę, wstrzymali się z publikacją tej opinii magister Julii Przyłębskiej w Dzienniku Ustaw. To oczywiście nie uspokoi sytuacji, natomiast proponuję, żeby rząd skupił się po prostu na rządzeniu. Na rządzeniu, ponieważ sytuacja ochrony zdrowia jest dramatyczna i to widzimy na każdym kroku. Ja się widziałam dzisiaj z jednym z dyrektorów śląskich szpitali, który mówi, że jest naprawdę strasznie, że ludzie umierają, że obawiają się, że nie starczy personelu do obsługi sprzętu, że karetki wożą pacjentów umierających, szukając wolnego szpitala, wolnego łóżka. Że te rozmowy o tym, ile mamy łóżek wolnych, to jest tak naprawdę, no, to jest tylko i wyłącznie czysty marketing, ponieważ może jakieś łóżka są, ale to jest kwestia sprzętu, części tego sprzętu, dostępności tlenu, dostępności personelu medycznego, anestezjologów. A dodatkowo poza ludźmi chorymi na COVID, zakażonymi koronawirusem, są także inne choroby, które nie zmalały tylko i wyłącznie dlatego, że walczymy z epidemią. A doskonale wiemy, że te ostatnie miesiące przyniosły mniejszą liczbę wykrywanych nowotworów, że ileś chorób, które dotychczasowo były leczone, czy zabiegów planowanych, zostało odwołanych. I to będzie miało bardzo negatywne, długofalowe skutki.
Stąd skupmy, propozycja dla rządu, żeby naprawdę odpuścił temat dotyczący aborcji i skupił się na zarządzaniu kryzysem, który jest potworny. Strona niemiecka oferuje pomoc, ale ja rozumiem, że rząd nie chce się zniżyć do poziomu, nawet w imię ludzkiego życia, żeby tą niemiecką pomoc przyjąć. Ja rozumiem, że przed nami jest perspektywa szczepionki, ale my musimy sobie poradzić z tym kryzysem i tymi granicami ochrony zdrowia tu i teraz. To są oczywiście lata zaniedbań, ale teraz to naprawdę dramatyczna jest ta sytuacja. A co do referendum? Znaczy, nie wyobrażam sobie referendum dotyczących podstawowych praw człowieka. A takim podstawowym prawem człowieka jest prawo do zdrowia, prawo do życia bez tortur. I ta opinia Julii Przyłębskiej i ta opinia wielu polityków PiS-u niestety pozbawia kobiety podstawowej ochrony ich praw. I nie wyobrażam sobie referendum w tej sprawie. Super, dziękuję za odpowiedź. Tu mam też jeszcze jedno pytanie a propos protestów. Czy nie wydaje się pani poseł, że no jednak już coraz mniej ludzi wychodzi na ulicę i protestuje przeciwko temu orzeczeniu Trybunału? I czy nie jest tak, że duża część protestujących zrezygnowała, bo stwierdziła, że nie przynosi to efektu? Efekt na pewno te setki tysięcy osób osiągnęły, bo ta opinia Julii Przyłębskiej nie została wydrukowana. I nawet w tym średnio praworządnym wizji państwa PiS-u no nie uzyskała żadnej mocy prawnej, w związku z czym szpitale na razie nie mają żadnego powodu, żeby odmawiać dokonania aborcji z powodu obowiązujących trzech możliwych przesłanek. Chociaż nie oszukujmy się, prawo aborcyjne w Polsce, właściwie antyaborcyjne, raz, że jest bardzo restrykcyjne, ale dwa, że w wielu regionach Polski żaden szpital nie wykonywał zabiegu aborcji, ponieważ lekarze powoływali się na klauzulę sumienia. Więc i tak dostępność do tego zabiegu była bardzo ograniczona. W ubiegłym roku tych aborcji dokonanych zgodnie, legalnie, zgodnie z prawem było około 1100. Więc to naprawdę nie jest wiele, jeśli chodzi o kwestie statystyk. Organizacje pozarządowe, które zajmują się prawami kobiet, mówią o tym, że pozaprawnych aborcji jest rocznie około 100 tysięcy. Więc no to jest zdecydowanie, jakby jeśli kobieta decyduje się na aborcję ze względów embriopatologicznych, to robi to w pełni świadomie i ta decyzja musi po prostu do niej należeć. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Z mojej strony na ten moment to wszystko. Oddaję głos Natalii. Tak jak wspomniała Karolina, ja będę dziś odpowiadała za moderację pytań od publiczności i tu widzę, że już jest jedno pytanie i zachęcam też w międzyczasie do zadawania kolejnych. Pan Marcin pyta, czy uważa pani, że komercjalizacja śląskości i języka śląskiego, na przykład właśnie książki Twardocha, za którą nie idzie żadne oficjalne wspomaganie walki o uznanie śląskiego jako języka, to dobra rzecz? Uważam, że żeby przekonać większość parlamentarną do uznania śląskiego za język regionalny, potrzebne jest po pierwsze uświadomienie, że taki język istnieje, po drugie uczynienie z tego tematu debaty publicznej i po trzecie w ogóle podniesienie prestiżu języka śląskiego, bo przez większość społeczeństwa uważany jest on za gwarę, a jest językiem. Więc uważam, że ta działalność taka komercyjna bardzo dobrze ku temu służy. Znaczy Twardoch, którego książki są teraz ekranizowane, którego sztuki na podstawie jego książek są wystawiane, na pewno sprzyja temu, że ten śląskość, temat śląskości języka jest poruszany ogólnopolsko. I tego nam trochę brakuje. My nie możemy zamykać się z naszym językiem, tożsamością, historią, tylko wewnątrz naszego regionu, ale musimy z tym wychodzić dalej. Przez lata nie mówiono inaczej o tak zwanych powstaniach śląskich, właśnie jako o powstaniach, a przecież geneza tych powstań, ale też ich przebieg, zaangażowanie Ślązaków, no to jest kwestia, o której ciągle powstają książki. Nazywana jest albo wojną domową między Ślązakami, albo ostatnia książka mówiąca o tym, że to była wojna polsko-niemiecka, kwestia tragedii górnośląskiej i tego, że o tym praktycznie w ogóle nie mówi się, o obozach koncentracyjnych, które na terenie Śląska po II wojnie powstawały, o wywózkach Ślązaków. Czyli to jest bardzo trudna historia, z którą bardzo ciężko się jest przebić do ogólnopolskiej narracji, więc wydaje mi się, że tak, to jest bardzo dobrze, że Twardoch pisze takie książki i nawet jeśli nie jest aktywistą zaangażowanym na rzecz języka śląskiego,
to robi bardzo dużo swoją działalnością literacką. Jest literatem i taka jest jego rola. Ja, jeśli mogę jeszcze słowo tylko, a propos tragedii górnośląskiej, powiem szczerze, to już taka własna dygresja, ja o tragedii górnośląskiej czytałam 2 albo 3 lata temu, dopiero, i mówię tu dopiero z takim wręcz trochę zaskoczeniem i takim bólem wręcz, bo przyznam szczerze, że byłam zaskoczona, że tak późno się o tym dowiaduję, bo ogólnie w historii polskiej jest bardzo dużo martyrologii, która jest tam nieustannie gdzieś podkreślana i temat II wojny światowej też tak często poruszany, jeśli chodzi o obozy koncentracyjne, jeśli chodzi o wywóz na Sybir. I ja byłam w szoku, że po prostu wcześniej nigdy nie słyszałam o tragedii górnośląskiej i zaczęłam się zastanawiać, z czego to wynika. Czy wynika to z takiej wręcz nienawiści do Ślązaków i automatycznie o tym, żeby nie mówić tak dużo o ich historii? Jak pani myśli, jeśli mogę się wtrącić w ogóle, bo widzę, że jeszcze nie ma tak dużo pytań. Jasne. Ja myślę, że to jest kwestia po pierwsze słabej jakości edukacji regionalnej. I uważam, że edukacja regionalna to nie powinna być tylko i wyłącznie domena Śląska, ale wszystkich regionów, aby dowiedzieć się, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy, jaka była historia naszych przodków, ale też historia ludzi, którzy mieszkają wokół nas, czy historia pomników, pod którymi symbolicznie, czy raz na jakiś czas ktoś składa kwiaty. Ale też tragedia górnośląska nie jest tematem prostym, bo jednak musimy sobie uświadomić, że po II wojnie światowej już na terenie Polski, wprawdzie oczywiście Polski Ludowej, ale jednak jakaś forma ciągłości państwa pozostaje, były stawiane obozy koncentracyjne, właściwie przejmowane po niemieckie obozy koncentracyjne, że byli to Ślązacy, którzy na przykład podpisali Volksliste po to, żeby ratować swoje życie, do czego także zachęcało polskie państwo podziemne. Więc trochę jakby ta historia śląska wypisuje się z takiej martyrologii biało-czerwonej i może dlatego tak bardzo mało o czym się mówi. Powstało na szczęście powstało Muzeum Tragedii Górnośląskiej w Radziąkowie, w Wózek. To jest poruszające muzeum, natomiast to jest wciąż za mało i myślę, że przed nami jest bardzo dużo pracy do wykonania, aby o tej historii po prostu mówić. I historia Polski nie jest czarno-biała, trochę jest tak, że chcielibyśmy wierzyć, że Polacy byli tylko bohaterami, albo tylko męczennikami, albo tylko Polakami, a tak po prostu nie było. Jeszcze tylko dopowiem, że zachęcam wręcz do właśnie odwiedzenia muzeum w Radziąkowie, bo miałam okazję być i faktycznie wydaje mi się, że to ważne miejsce dla każdego Ślązaka. Przepraszam, że się wtrąciłam. Dobrze, teraz następne pytanie. Pani Ala pyta, jak pani zdaniem należałoby wykorzystać tereny pokopalniane na Śląsku? Myślę, że my mamy tutaj dobrą tradycję rewitalizacji takich terenów. Z jednej strony tereny postindustrialne, to są miejsca na różnego rodzaju hale, muzea, przestrzenie dla artystów, ale także hałdy, które można zrewitalizować do parków, do terenów zielonych. Można brać przykład także z tego, w jaki sposób ta rewitalizacja odbywała się w Niemczech. Więc tutaj przykładów jest bardzo wiele, ale ważne jest to, że jeśli myślimy o transformacji energetycznej jako całości, bo jakby zmiana miksu energetycznego w Polsce, stopniowe odchodzenie od spalania węgla w energetyce, a tym samym zamykanie kopalń w określonym czasie, to jest oczywiście kwestia ochrony klimatu, ale to także kwestia naszego bezpieczeństwa energetycznego. I to musi być proces, czyli z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, czyli zmiana miksu, z drugiej zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego dla osób, które w kopalniach pracują, a trzecie to jest właśnie zagospodarowanie terenów pokopalnianych i na to wszystko powinniśmy zdobyć finansowanie także w ramach Unii Europejskiej. To się nie odbędzie bez pieniędzy, bo te tereny muszą być odnowione, zrewitalizowane i do tego muszą być przyłożone konkretne pieniądze. I to jest nie tylko rewitalizacja terenów, ale także rewitalizacja, można powiedzieć, społeczna, czyli trochę zmiany tego, w jaki sposób społeczności, które były bardzo mocno związane z górnictwem, przede wszystkim ekonomicznie, finansowo, będą mogły odnaleźć się w nowej
rzeczywistości społecznej. Dlatego tak bardzo ważne jest postawienie terminu, do kiedy tej transformacji energetycznej chcemy dokonać, oszacowanie mniej więcej, w jaki sposób to zrobimy, w jaki sposób będziemy latami wymieniać poszczególne źródła energii i ostatecznie w jaki też sposób zapewnimy bezpieczeństwo socjalne pracowników kopalń. Bardzo bym chciała, żeby taka strategia energetyczna w Polsce była. Niestety jej nie ma. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. I dalej pani Kinga pyta, czy uważa pani poseł, że dzieci powinny się w szkole uczyć śląskiego? Uważam, że dzieciaki powinny mieć szansę nauki języka śląskiego w przedszkolu i w szkole. Jeśli śląski, już teraz są takie możliwości, że w ramach zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych, jest możliwość nauki języka śląskiego w przedszkolu albo w szkole. Sama współorganizowałam takie zajęcia dla przedszkolaków. I to jest raz, że doskonała zabawa, dwa, że nauka rozwijająca bardzo mocno dzieciaki, a trzy, no jednak pewnego rodzaju kultywacja języka śląskiego. Taka szansa będzie na pewno o wiele lepiej wykorzystana, jeśli śląski zostanie formalnie uznany za język regionalny i zmieniona zostanie ustawa o językach mniejszych, o mniejszościach narodowych, etnicznych i językach regionalnych w Polsce, a także pójdzie za tym finansowanie nauki takiego języka. Pan Marcin pyta, czy właśnie zapominanie o takich tematach jak tragedia górnośląska nie jest częścią narracji pod tytułem Ślązacy to nie Polacy, tylko ukryta opcja niemiecka. Kiedyś w obozie władzy była popularniejsza, teraz chyba jest trend na inne mniejszości. Myślę, że nasz rząd, ale także dużo Polaków, po prostu boi się tego, co inne, albo boi się tego, co może zachwiać ich wyobrażenie o świecie. Wolność, różnorodność, prawo wyboru dają możliwość właśnie tego wyboru, ale także składają odpowiedzialność w ręce tej osoby, która wybiera. A dużo osób lubi od tej wolności uciekać. Dlatego też tak dziwnie postrzegane są mniejszości w Polsce. Zarówno te mniejszości uznane formalnie, jak i te mniejszości, jak na przykład śląska, która formalnie nie jest uznana. Wręcz przeciwnie, jest jej znaczenie, czy w ogóle istnienie jest minimalizowane. Bardzo często mniejszości różnego rodzaju używane są jako wrogowie. Wrogowie po to, aby wytworzyć ideę walki i zagrożenia. Bardzo dobrze robi to, i to mówię z ogromnym smutkiem, przerażeniem, obecna władza. Niestety, kiedyś wrogami, tam ukrytą opcją niemiecką nazywano Ślązaków, ale teraz to ostrze jakiejś takiej nienawiści, niechęci skierowane jest przeciwko mniejszościom ze społeczności LGBT, ale jest także skierowane przeciwko innym mniejszościom narodowym i etnicznym występującym w Polsce. Skala nienawiści wobec na przykład osób z Ukrainy, wobec mniejszości ukraińskiej, ale także wobec osób, które postrzegane są, bo niekoniecznie są nimi, ale postrzegane są jako członkowie społeczności muzułmańskiej na przykład, wzrasta z roku na rok, zarówno w internecie, poprzez mowę nienawiści, ale także poprzez konkretne czyny i zachowania. Więc myślę, że każda mniejszość dla pewnej grupy osób, w tym dla władzy, jest zagrożeniem ich funkcjonowania. Mniejszość śląska jest o tyle łatwa do pominięcia, może do wyłączenia z dyskursu, że właśnie formalnie nie do końca jest uznana i zauważana. I właściwie nigdy nie była w Polsce zauważana i uznawana. Dziękujemy. Tutaj widzę następne pytanie, na które pani już częściowo odpowiedziała, ale może i tak zadam, jakby pani chciała jeszcze coś dodać. Czy nie wydaje się pani poseł, że tożsamość regionalna zanika? Ja jestem bardzo mocną zwolenniczką decentralizacji. Decentralizacji i regionalizmu właśnie i kultywowania tożsamości regionalnych. Decentralizacji w zakresie samorządności, czyli wzmocnienia samorządów, zwiększenia kompetencji tych samorządów przy jednoczesnym zwiększeniu finansowania, tak aby więcej decyzji było podejmowanych na tym poziomie samorządowym, wojewódzkim czy też powiatowym, gminnym. A tutaj o formule już funkcjonowania samorządu możemy kiedy indziej porozmawiać, a dwa, żeby te regionalne tożsamości jak najbardziej wybrzmiewały, były pielęgnowane i były finansowane też ich rozwój czy też publikacje.
I to oczywiście przede wszystkim Śląska, najbliższa mojemu sercu, ale także Wilamowska, ale także Kaszubska, ale także mniejszości narodowe i etniczne uznane przez ustawę, ale także Gwara Poznańska, ale także kultura i odrębność podhalańska na przykład. Więc jak najbardziej regionalizmy są tylko i wyłącznie siłą rozwoju państwa. Więc ja, oczywiście jakby to, w jaki sposób teraz funkcjonuje państwo, sprawia, że to wszystko jest tak mocno centralizowane, że jest jeden obraz Polaka, katolika, heteroseksualisty, który chodzi do kościoła z biało-czerwoną flagą. Nie ma w tym miejsca na dyskusję o wolności, o wyborze, o jakby decyzjach, o mniejszościach, o prawie ich funkcjonowania w społeczeństwie. I to te ostatnie 5 lat bardzo mocno niestety utwierdziło w takim obrazie, jak Polak czy Polka powinni być i jak wyglądać. Te ostatnie wypowiedzi tak strasznie szowinistyczne i seksistowskie o społeczności LGBT jako o ideologii, a nie o ludziach, jak ministra edukacji i szkolnictwa wyższego, że ile kobieta może dzieci urodzić, jak pójdzie na studia i pójdzie do pracy, już po 30 lat tych dzieci urodzi i tak dalej, bardzo mocno to buduje i przy wsparciu bardzo mocnym propagandowym telewizji publicznej u sporej liczby osób taki obraz tego takiego Polaka patrioty umacnia. I to jest, uważam, zagrożenie dla funkcjonowania społeczeństwa, dla funkcjonowania mniejszości różnego rodzaju i w ogóle możliwości powrotu do normalnego funkcjonowania różnorodności w społeczeństwie. Dziękuję bardzo. I tutaj może te dwa pytania połączę razem, bo dotyczą transformacji energetycznej. Pierwsze pytanie pan Grzegorz zadaje. Może pani poseł nakreślić swoją wizję transformacji energetycznej na Śląsku? A drugie, jak pani uspokoiłaby Ślązaków, którzy transformację energetyczną traktują jako po części atak na śląską kulturę? Może już nie ma takiej silnej tradycji grubiorzy, ale jednak hałdy są bardzo ważną częścią Śląska. Transformacja energetyczna nie będzie dotyczyła tylko i wyłącznie Śląska, ale będzie dotyczyła całego kraju, bo to jest przestawienie całego kraju ze zużywania około 80% węgla kamiennego i brunatnego do produkcji energii na rzecz energetyki zdecentralizowanej, prosumenckiej, rozproszonej, czystej, z odnawialnych źródeł energii. To się nie dokona w ciągu 10 lat z pewnością. Myślę, że perspektywa odejścia od spalania węgla, najpierw brunatnego, i to dotknie przede wszystkim regiony Wielkopolski, które są bardzo monokulturowe, niektóre z nich, jeśli chodzi o skupienie się właśnie na wydobyciu węgla brunatnego, później węgla kamiennego oczywiście, to pewnie perspektywa 20 lat minimum. Z jednej strony musimy zachęcać do tego, żeby rzeczywiście powstawały farmy wiatrowe, fotowoltaiczne. Wiemy doskonale, że parę lat temu ten rozwój farm wiatrowych na lądzie został mocno zablokowany ustawą wiatrakową, fotowoltaicznym, ale także tego, żeby prosumenci tak zwani, czyli użytkownicy indywidualni, mieli na tyle duże zachęty finansowe, oszczędnościowe, aby właśnie czy fotowoltaikę sobie zakładać, czy inne formy odnawialnych źródeł energii. Pomysłem są oczywiście biogazownie do wpisania do miksu energetycznego. Myślę, że przed nami jeszcze rozmowa o energetyce jądrowej. Ja jestem osobiście przeciwna dużym elektrowniom jądrowym. Uważam, że one nie rozwiążą naszego problemu, bo ich koszt budowy będzie bardzo duży i nie zdecentralizują energetyki. A dobrze wiemy, że to właśnie także na liniach przesyłowych, na przesyle energii traci się bardzo dużo tej energii. Dlatego mówiąc w skrócie o mojej wizji, to oczywiście kwestia decentralizacji, odchodzenia od spalania węgla w przeciągu 20 lat i wystawienie konkretnego horyzontu czasowego do tego. Rozmowa ewentualnie o energetyce jądrowej, ale też rozproszonej, czyli małych reaktorów w Polsce. Oczywiście offshore, czyli energetyka wiatrowa na Bałtyku, biogazownie i gaz, tak jako element oczywiście niestety jakby spalania gazu, natomiast mimo wszystko wydaje się czystszego i bezpieczniejszego na ten moment niż energetyka oparta i tylko i wyłącznie na węglu.
co do kwestii tożsamościowej związanej z górnictwem. Śląsk oczywiście nie zawsze był oparty o górnictwo i też myślę, że trzeba odróżnić kwestię kultury i przywiązania, tradycji, od tego, w jaki sposób możemy zmienić region w czasowym likwidowaniu poszczególnych kopalń. I na pewno kwestia bezpieczeństwa finansowego jest tutaj bardzo ważna, czyli zapewnienia osobom, które obecnie pracują na kopalni, ale także firmom okołogórniczym, bo to jest tak, że to nie jest tylko i wyłącznie grubiorzy, czyli osoby pracujące w poszczególnych kopalniach, ale także firmy okołogórnicze, które wykonują konkretne usługi albo konkretne maszyny na rzecz górnictwa węgla kamiennego. Te osoby trzeba będzie zagospodarować, czyli albo bardzo dużo z tych osób są oczywiście osoby, które sobie doskonale pracują na rynku pracy. Elektrycy na przykład, czy osoby, które obsługują poszczególne maszyny. Więc oni się na tym rynku pracy odnajdą, trzeba tylko taką szansę im znaleźć. Więc części osób trzeba mieć zabezpieczyć albo przekwalifikowanie się, albo wcześniejsze odejście na emeryturę, jakieś forum bezpieczeństwa socjalnego, które sprawią, że nie będą obawiali się tej zmiany, tej transformacji energetycznej. Natomiast mamy też świadomość, że naprawdę bardzo wiele osób, które obecnie pracuje w górnictwie, wcale nie marzy o takiej samej karierze dla swoich dzieci. Więc część z nich z pewnością wolałaby, żeby ich synowie, to najczęściej mężczyźni, jednak znaleźli sobie inną pracę niż praca w górnictwie. Więc jakby to stopniowe wygaszanie kopalń będzie takim, może być procesem naturalnym. Co jest najgorsze, to jest niepewność. Więc jeśli nie mamy harmonogramu i terminu, w jaki sposób chcemy odejść od spalania węgla, w jaki sposób chcemy stopniowo wygaszać, zamykać poszczególne kopalnie, poszczególne ruchy, to ta niepewność jest najgorsza dla górników. I jeszcze jedna ostatnia rzecz, to rozróżnimy oczywiście też węgiel koksujący od węgla kamiennego wydobywanego w kopalniach. Bo mimo wszystko JSW jako kopalnia węgla koksującego będzie oczywiście funkcjonowała i federowała ten węgiel. Dziękuję bardzo. To była bardzo wyczerpująca odpowiedź. I teraz pani Gosia pyta, jaki ma pani stosunek do przepisu kodeksu karnego dotyczącego obrazy uczuć religijnych? Jestem zwolenniczką usunięcia tego przepisu z kodeksu karnego. Uważam, że jest zupełnie archaiczny. I w ogóle nie powinien funkcjonować w kodeksie karnym, natomiast kodeks karny z pewnością zmieniłabym pod wieloma względami, ale jedną wydaje się najpilniejszą rzeczą, którą trzeba by zrobić, a której oczywiście rząd polski nie zrobi, to jest zmiana kodeksu karnego w zakresie ścigania za czyny i mowy z nienawiści, czy rozszerzenie katalogu przesłanek ścigania z urzędu. Obecnie są to kwestie wyznania albo braku, kwestie narodowości, rasy, o kwestie płci, niepełnosprawności, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej. Obecnie za każde obraźliwe, zachęcające do nienawiści, do czynów z nienawiści, do morderstwa, słowa, czy też czyny z nienawiści skierowane do abstrakcyjnie powiedzianej grupy ze społeczności LGBT, nie są ścigane z urzędu. To znaczy ktoś, kto czuje się zagrożony, musi iść samodzielnie, złożyć na prokuratury wniosek, znaleźć osobę, która w ten sposób groziła, i udowadniać, że to jest właśnie ta osoba. Ten ciężar obowiązku powinien spoczywać na państwie, ponieważ społeczność LGBT jest społecznością bardzo mocno dyskryminowaną, społecznością bardzo mocno atakowaną, dyskredytowaną, atakowaną fizycznie, nie tylko słownie, coraz mocniej. Dlatego pierwsza rzecz to jest rzeczywiście zmiana kodeksu karnego, aby można było skutecznie walczyć z mową nienawiści i skutecznie bronić ofiary tej przemocy przed sprawcami. Dziękuję. Teraz pan Marcin pyta, czy uważa pani, że takie rozproszenie założeń protestów w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet działa na szkodę zjawiska? Nie da się ukryć, że hasła profeministyczne i solidarnościowe, na przykład nigdy nie będziesz szła sama, w pewnym momencie zostały zagłuszone przez te bardziej dosadne, żartobliwe. Przyczynkiem do wyjścia ludzi na ulicę było z pewnością kwestia dotycząca prawa do aborcji. Natomiast to był proces, który bardzo szybko przekształcił się w taki ogólnospołeczny bunt przeciwko władzy Prawa i Sprawiedliwości. A gdy coś staje się takim ogólnospołecznym buntem, to i hasła, które towarzyszą temu buntowi, są przeróżne. Oczywiście łączyło jedno, czyli uprzejme pożegnanie się z rządami Prawa i Sprawiedliwości, wyrażone w sposób zdecydowanie bardziej dosadny i prosty.
Natomiast jak patrzę na te wydarzenia, na te strajki w części, zwłaszcza na Śląsku uczestniczę, to co jest super, to jest to, że czuję się tam po prostu stara, że czuję się najstarsza praktycznie ze wszystkich osób, które tam protestują i to jest super. I czuję ten bunt, to zniechęcenie, to takie poczucie, że zabiera się jakiś aspekt wolności, bunt przeciwko tej złej władzy. I nie martwi mnie to, że tak wiele różnych osób protestuje, tak ma wiele różnych postulatów, bo to znaczy, że tak wielu różnym grupom społecznym bardzo źle żyje się pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. I było czymś jasnym, że protesty będą traciły na intensywności, że to już nie będą codzienne spotkania tysięcy osób, ale że zmienią formułę działania. One osiągnęły dwa cele. Po pierwsze zablokowały publikację opinii Julii Przyłębskiej, a po drugie sprawiły, że masa ludzi, która do tej pory nie interesowała się polityką albo nie angażowała się aktywistycznie, nagle zauważyła, że trzeba wyjść na ulicę, trzeba to zrobić. I to przebudzenie niejako, szczególnie osób, które do tej pory albo nie mogły brać udziału w wyborach, albo nie chciały brać udziału w wyborach, sprawi, że za 3 lata być może te osoby pójdą i zagłosują za tymi organizacjami, osobami, partiami, albo same będą chciały kandydować, które wyrażają konkretną pulę wartości dotyczącą na przykład praw człowieka. Więc nie martwi mnie to. Wiem, że część haseł, która się może pojawić, jest sprzeczna, no bo i protestują liberałowie, i protestują osoby lewicowe, socjaliści, centrowe. Natomiast takie jest społeczeństwo i widać, że ten bunt wobec władzy po prostu stał się takim buntem różnych grup społecznych o różnych wartościach. A propos praw człowieka, pan Vincent pyta, czy we współczesnym świecie szeroko rozumiana wolność słowa powinna mieć jakieś granice? Jeśli tak, to jakie? Wolność słowa oczywiście powinna mieć granice i taką wolnością jest wolność drugiego człowieka, jak przy wszystkich innych słowach i czynach. I na pewno mowa nienawiści nie ma nic wspólnego z kwestiami wolności słowa. Czyli jeśli w sposób świadomy chcemy kogoś zniszczyć, obrazić, dotknąć ze względu na jakąś cechę jego wyglądu, charakteru, tożsamości albo pochodzenia, to nie jest wolność słowa. To jest już mowa nienawiści. I oczywiście, jakby kwestia wolności słowa to jest kwestia odpowiedzialności za to słowo, czyli jeśli kłamiemy, no to czekają nas konsekwencje karne albo konsekwencje cywilne, które powinniśmy przed niezależnymi sądami, niezawisłymi sędziami swoich racji dowodzić. Więc oczywiście wolność słowa jak najbardziej ma granice. Natomiast prawdą jest też, że coraz więcej fake newsów rozpowszechnianych przez media społecznościowe różnego rodzaju, tworzenie się baniek poszczególnych grup społecznych sprawia, że bardzo trudno jest odnaleźć, czym tak naprawdę jest prawda. I myślę, że to jest wyzwanie na przyszłość, czyli kwestia kontroli nad tym, jakie treści, właśnie nawet nie kontroli, tylko zastanowienia się, w jaki sposób media społecznościowe oddziałują na nas wszystkich. Ja osobiście polecam dobry dokument na Netflixie, Social Dilemma, na temat właśnie funkcjonowania mediów społecznościowych i w jaki sposób reklamodawcy, osoby, które chcą zmienić nasze zachowania, nawyki poprzez media społecznościowe na nas wpływają, w jaki sposób także robią to politycy. I myślę, że Donald Trump jest teraz bardzo ciekawym przykładem i ta kampania, która miała miejsce 4 lata temu i teraz, w jaki sposób, czy też epidemia koronawirusa, pojawianie się ciągle fake newsów, jakichś niestworzonych informacji, cała gama osób, które na przykład nie wierzą, że koronawirus w ogóle istnieje i że to są statyści, którzy leżą w szpitalach, no to jest pewna odpowiedzialność za słowo i myślę, że na bezpieczeństwie drugiego człowieka i całej społeczności ta wolność słowa zdecydowanie się kończy. Dziękuję bardzo. Pani Edyta pyta, czy wspomniana metoda walki z agresją dotyczyłaby się również przemocy domowej? Chodzi mi tutaj o ten automatyzm. To jest kwestia kodeksu karnego, jeśli chodzi o poszczególne mniejszości, rozszerzenie tego. Jeśli chodzi o kwestię walki z przemocą domową, to raz zmianą, która się już dokonała, to jest ściganie gwałtu z urzędu. I to była bardzo potrzebna zmiana. Oczywiście niewystarczająca, przed nami jest zmiana definicji zgwałcenia. Obecnie ofiara musi udowodnić, że nie chciała. Tak? Musi udowodnić, że gwałt się odbył, że albo się broniła, albo krzyczała, albo wyraźnie mówiła, że nie chce,
albo była nieprzytomna i tak dalej. A gwałt odbywa się za każdym razem, kiedy druga strona nie wyrazi zgody na stosunek seksualny. Dlatego oczywiście przed nami jest kwestia zmiana tej definicji i zmiana nastawienia nacisku na obronę, na nastawienie nacisku, że tylko tak oznacza zgodę oraz wdrożenie w pełni konwencji antyprzemocowej, czyli między innymi wprowadzenie definicji przemocy ekonomicznej do polskiego prawa, ale także kwestia wzmocnienia, zmiany funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która już powinna być 5 lat temu znowelizowana, do tej pory nie została. Zmiana funkcjonowania niebieskiej karty, która też w pewnym sensie raz, że straciła, rozporządzenia straciły na aktualności, a dwa, wiele doświadczeń osób, instytucji pracujących z ofiarami przemocy, ale także ze sprawcami, ma swoje konkretne wnioski, które trzeba by w zmianę funkcjonowania tej niebieskiej karty wdrożyć. Trzy, to jest robienie regularnych badań na temat skali przemocy domowej w Polsce. Czuje się, że około 500 kobiet rocznie ginie w wyniku przemocy domowej. Ale to nie są badania prowadzone przez państwo polskie, instytucje państwa polskiego czy ministerstwo. To są badania prowadzone przez organizacje pozarządowe. No, nie tak to powinno wyglądać. Więc albo państwo finansuje organizacje, które profesjonalnie we współpracy z samorządem, państwem zajmują się zwalczaniem przemocy domowej, albo państwo udaje, że tematu nie ma. Niestety teraz trochę jest tak, że udaje, że tematu nie ma. Szczególnie w okresie koronawirusa. Wiemy, że wzrosła skala przemocy domowej, że wzrosła także skala przemocy psychicznej wobec dzieci, że telefony zaufania urywają się, że jakby to zamknięcie w domu sprawiło, że nastąpiła pewnego rodzaju erupcja przemocy psychicznej, spowodowanej zarówno tym, że się przebywa ze sobą na małej przestrzeni, ale także obawami przed utratą zdrowia, obawami przed utratą pracy. Więc być może te konsekwencje zamknięcia w kwestiach przemocowych także będziemy jeszcze śledzić kolejnymi miesiącami i kolejnymi latami. Więc kwestia funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości na przykład, fundusz, który miał zapewniać opiekę ofiarom przestępstw, ale także osobom, które opuszczają więzienia. A te ogromne miliony złotych kierowane są na przykład do Tadeusza Rydzyka, kierowane są na ochotnicze straże pożarne. Mówi się o tym, że były skierowane na zakup specjalistycznego oprogramowania dla służb specjalnych w Polsce, kieruje się na jakieś wyborcze fanaberie kolegów Zbigniewa Ziobro, albo na przykład na walkę ze społecznością LGBT. I to jest niedopuszczalne. Czyli ta zmiana się musi dokonać, ale też osoby, które w taki sposób roztrwoniły pieniądze, no muszą zostać ukarane. Nawet Najwyższa Izba Kontroli mówi o tym, że część funduszy z funduszu jest po prostu źle dysponowana. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że to będzie teraz ostatnie pytanie, bo już mamy 17:52. Chyba, że będzie jeszcze jakieś krótkie. Pan Marcin pisze. Myślę, że ściganie za mowę nienawiści z urzędu byłoby problematyczne dla wielu posłów aktualnej kadencji Sejmu, także musimy o tym zapomnieć. Przy okazji wolności, czy myśli Pani, że sama obecność w Sejmie osób, które jasno deklarują chęć poparcia prawa na ortodoksyjnym dogmacie katolickim, jest już przyzwoleniem na ograniczenie wolności innym, nie katolikom? Ja szanuję osoby wierzące, tak jak każde inne osoby, czy są niewierzące, czy wierzące, czy wierzą w tego albo innego Boga. Natomiast nigdy ich wiara nie może ograniczać swobody, wolności i praw obywatelskich. Więc z jednej strony poruszajmy się w ramach prawa, to znaczy miejmy prawo świeckie, prawo zgodne ze standardami europejskimi, prawo zgodne z najlepszą wiedzą naukową. I to, czy ktoś będzie się decydował na życie w związku jednopłciowym, albo czy ktoś się będzie decydował na aborcję, albo na in vitro, albo na stosowanie antykoncepcji, to muszą być indywidualne wybory. Więc oczywiście ktoś, kto jest ortodoksyjnym katolikiem, zasiada w ławach sejmowych, jak najbardziej może promować swój styl życia. Natomiast, bo także w Polsce żyje bardzo dużo katolików oczywiście i takie osoby tego posła czy posłankę wybrały. Natomiast jego wiara, jego sumienie nigdy nie mogą ograniczać naszych praw i naszych wolności. I to jest podstawa funkcjonowania demokracji i państwa prawa. Że jak tylko osiągniemy państwo świeckie, co mam nadzieję kiedyś się wydarzy, to sytuacje, w której czyjaś wiara będzie zagrażała naszej wolności, myślę, że nie będą miały miejsca, ale przynajmniej jest bardzo długa droga do tego,
jednak ten sojusz tronu i ołtarza jest wciąż bardzo silny, ale wydaje się, że obie strony na tym straciły i mam nadzieję, że stracą jeszcze więcej. To myślę, że takie ostatnie szybkie pytanie. Jak powinny wyglądać współczesne relacje państwa i kościoła? Czysto świecko. Totalny rozdział kościoła i państwa, czyli w obecnych ramach prawnych, jeśli o funkcjonowanie, to z pewnością likwidacja funduszu kościelnego, przejrzystość dofinansowywania kościoła, przekazywania im różnego rodzaju ziem, gratyfikacji. Po trzecie, kwestia religii w szkole, czyli zakończenie finansowania z budżetu państwa nauczania religii w szkołach. I do decyzji rad rodziców można pozostawić, czy ta lekcja będzie odbywała się w szkole, czy poza szkołą, na pierwszej albo ostatniej lekcji. Jestem zwolenniczką oczywiście poza szkołą, więc ja wiem też, dla części rodziców to jest wygodniejsze, kiedy lekcje odbywają się w szkole, a pozostawiałabym to do decyzji samorządu szkolnego. Z pewnością rozliczenie pedofilii w kościele to jest rzecz totalnie obowiązkowa, więc to są chyba takie rzeczy najważniejsze, które przed nami. Czyli totalny rozdział kościoła i państwa. Kościół oczywiście, jak każda inna organizacja o charakterze społecznym, może pełnić swoje role właśnie społeczne w postaci prowadzenia czy to domów spokojnej starości, czy jakichś miejsc, gdzie osoby starsze mają opiekę, czy jakiejś działalności charytatywnej, ale w ramach funkcjonowania każdej innej organizacji pozarządowej. Nic więcej. Dobrze, dziękuję bardzo i to chyba koniec pytań, bo wydaje mi się, że musimy już kończyć. Tak, kończy nam się czas, więc wydaje mi się, że to odpowiedni moment, żeby przede wszystkim bardzo, ale to bardzo podziękować pani posłance za to, że zechciała nam poświęcić trochę swojego wolnego czasu. Naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za to owocne spotkanie i też bardzo dziękuję naszej publiczności, która, jak się okazuje, bardzo aktywnie w komentarzach wypisywała pytania do pani posłanki. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Super. Ja jeszcze ze swojej strony powiem tylko, że bardzo zachęcam wszystkich do obserwowania i polubienia naszego profilu facebookowego, czyli Doradztwo Polityczne i Publiczne, bo już teraz mogę powiedzieć, że to nie jest jedyne spotkanie naszego koła, które będziemy organizować, także śledźcie naszą aktywność, będzie nam naprawdę bardzo miło. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim. Dzięki piękne. Trzymajcie się zdrowo.